siądźmy, 3 zórki będziemy śpiewali. Jutro kolejne. Moi kochani, mamy rok Ducha Świętego w naszej formacji. Kazania idą 2 cyklami. Jeden już od września w cyklu naszych wieczerników, a drugi cykl rozpocząłem teraz niedawno. O Duchu Świętym planowane są 3 edycje książkowe. Pierwsza się ukazała, Życie sakramentalne pierwszego Kościoła. Druga jest na etapie wykańczania, czyli listy świętego Pawła i on sam w 38 orędziach o Duchu Świętym. Trzeci tom będzie kontemplacja Ducha Świętego, zebranie wszystkich orędzi o Duchu Świętym, naszych orędzi i ponad 20 najnowszych, gdzie Duch Święty przez ostatnie czasy przychodził i wyjaśniał o swojej istocie. Stąd nasze bogactwo materiałów duże. Teraz zajmuję się życiem sakramentalnym, bo chcę wam pokazać, że namacalna i najbardziej widoczna działalność Ducha Świętego, moi drodzy, dokonuje się w życiu sakramentalnym. Jeśli nie korzystasz z sakramentów, nie możesz mówić, że jesteś katolikiem i że masz życie Ducha Świętego w sobie. Jesteś biedak, zabłąkany. Czym prędzej otwieraj się na działanie Ducha Świętego, bo jego moce są nieprawdopodobne. Nieszczęśliwi są nasi bracia chrześcijanie, którzy wybili życie sakramentalne. To jest największe oszukaństwo swoich wiernych, o czym biedni ich współbracia, wierzący w ich wszystkich, to są herezje, w tych grupach heretyckich wierzą i przyjmują. Dlatego przypominam, sprytnie to zrobili, siejąc ruch ekumeniczny, i po wojnie pod auspicjami masonerii powołali w 1948 roku Radę Ekumeniczną wszystkich kościołów i później tą zarazę wszystkimi możliwymi sposobami wciskali w kościół i udało się im, bo dziś jednoznacznie większość z nas ma jaką taką świadomość, musi powiedzieć, że obecnemu kościołowi katolickiemu jest dużo bliżej do protestantyzmu niż do korzeni kościoła katolickiego. I przyjęli wtedy definicję bardzo sprytną, że chrześcijaninem jest ten, kto uznaje Jezusa Chrystusa za Boga wedle Ewangelii. Czyli wszyscy, którzy nas, rycerze naszej grupy atakują w Polsce i wyzywają z ambon, że jesteśmy heretykami, etc. Moi drodzy, gdyby nie łaska pokoju, każdego oddajemy do sądu i musi płacić odszkodowanie i przepraszać, bo my uznajemy Jezusa za Boga wedle. Jesteśmy chrześcijanami. Wam to podpowiadam, żebyście umieli bronić siebie, panie, jaką sektą. Jesteśmy chrześcijanami, jak już macie problemy, nie szanujecie nas, gdzie wasz ekumenizm? To tyle podpowiedzenia, abyście nabrali siły i odwagi. Moi drodzy, ciągnie się nasz punkt związany z sakramentem kapłaństwa, ale to jest też i pewna wypadkowa do ubocznego tematu na ten rok, bo powiedziałem, że musimy wesprzeć kapłanów. Wygłosiliśmy już wakacyjne tury rekolekcji adwentowe o kapłaństwie. Zachęcam na od 4 kwietnia, od 5, po 5 niedzieli Wielkiego Postu, po niedzieli kwietnej, moi drodzy, na 3. turę rekolekcji o kapłanach. One są zatytułowane Kapłanie, ostatni dzwonek. Kończyłem wczoraj zdaniem, gdzie mówiła święta Agnieszka, cieszcie się, że macie ręce kapłaną. Bo wczoraj święta Agnieszka mnie też otwarła jeszcze szerzej oczy, bo pokazała nadprzyrodzony wymiar kapłaństwa. Dziś macie dowód, dlaczego księża nie chodzą w sutannie, bo nie rozumieją wymiaru nadprzyrodzonego swego kapłaństwa. Stąd wczoraj mówiła święta Agnieszka, oni sami, kapłani, nie znają swojego imienia i za mało cenią swoje nadprzyrodzone ręce. Dlatego po prostu upodobnili się do was, do chłopków, roztropków, poubieranych byle jak.
Ale to, moi drodzy, nie jest tylko i wyłącznie ich wina, ale jest to wina całego systemu edukacyjnego. To wam ciągle mówiłem, że za moich czasów, jak opuściłem seminarium, powiedziałem, seminaria to jest kuźnia wychowywania książąt, nie kapłanów. Książąt to jest całkowicie co innego. W przypadku Polski to jest bardzo niebezpieczne. To jest kuźnia wychowania książąt, a nie kapłanów. Gdybyście znali moc kapłaństwa Bożego i musieli patrzeć, jak co dnia wasi nieliczni kapłani są wam odbierani przez świat, inaczej cenilibyście ich obecność. Bo tuś odpowiada, moi drodzy, opowiada święta Agnieszka, rzeczywistość, w której oni byli. Kapłani byli na lekarstwo. Bo Imperium Rzymskie przede wszystkim co robiło? Polowanie na kapłana. I oni masowo ginęli. Stąd też ona wie, co to były dni, kiedy przychodzili nam przez świętą niedzielę, a mają wiadomość, kapłan w więzieniu, kapłan skazany. Rzeczywistość czasów rzymskich niewiele się zmieniła od obecnej rzeczywistości. Mamy to samo, jest polowanie na kapłanów. On dziś to nazwałem, to takie polowanie na czarownice. Przyczyną wszelkiego zła i nieszczęścia was są kapłani katolicy i Kościół katolicki. My mieliśmy niewielu kapłanów i staraliśmy się chronić ich życie ze wszystkich sił, bo ich śmierć była dla nas wielką stratą. Po części Bóg dał nam zrozumieć ten wymiar pierwotnego Kościoła, bo nie jeden z nas miał ogromne problemy, żeby znaleźć powiernika w ukryciu, ten zabraniał, tamten gonił. Wiecie, jaka to jest kara? Nie pozwolić nam wierzącym się spowiadać? To jest ta sama metoda rzymska, polowanie tylko na twoją duszę. Dlatego we wszystkim mam w tej materii rozumie, bo dzieci sam to też przeżyłem. Do dziś wam mówię, spowiadam się jak za czasów okupacji. Gdzieś w ukryciu, gdzieś punkt spotkania, żebyście mieli tę świadomość. W moim się nic w życiu nie zmieniło. Mnie spowiada spowiednik jak za czasów Hitlera, bez stuły, bez sutanny, żeby go nie namierzyli, żeby od razu do kurii nie polecieli, a on otrzymuje zakaz. Nie wolno na tanka spowiadać. Ich śmierć oznaczała brak sakramentów, brak odpuszczenia grzechów i brak błogosławieństwa. Święta Agnieszka tu wyjaśnia trzy punkty, które są wyłącznością życia kapłanów, o tym mówiłem. To jest sprawowanie sakramentów, każda próba wejścia w przestrzeń sprawowania sakramentów jest bałwochwalstwem i bluźnierstwem wobec Boga ze strony świeckich. Dlatego ciągle powtarzamy te dokuka. Wszyscy świeccy, którzy rozdają komunię świętą, są to urzędowi bałwochwalcy i bluźniercy. Po chłopsku zabrzmi nie dla psa kiełbasa. Brak mszy świętej i brak komunii świętej. Wasi kapłani nie mają często świadomości własnej łaski, ale wciąż mają ręce, które są rękami Boga. To jest ten fenomen teologii kapłańskiej. Nie mają świadomości łaski. Próbujecie. Stąd też nieprzygotowani, bez wiedzy, bez pobożności, ale to nie wasz dramat. Ale mają ręce, które są rękoma Boga. I wszystko, co ci ten sprawuje, niedouczony, związany ze światem, gzący po całym świecie, cokolwiek nad tobą wykonuje, spółki kapłańskie jest ważne. Bo jego ręce są rękami Boga. Tu bądźcie spokojni.
czasami mu podpowiedzcie przed spowiedzią, niech się zbudzi intencję spowiedzi, zbudzi intencję mszy świętej, tak delikatnie, nie. Popatrzy zgubia na was, ale w jaki sposób będziecie edukować. Więc powtarzam jeszcze raz. Wasi kapłani nie mają często świadomości własnej łaski, ale mają wciąż ręce, które są rękami Boga. Dlatego to wykorzystujcie i cenicie sobie, że macie jakichkolwiek kapłanów. Powtarzam świadectwo, taki pan Jasiu tu mnie odbyć pracował, jego żona pozwała we Włoszech, kiedy wróciła po raz pierwszy, mówi: najgorszy kapłan w Polsce jest najlepszy i najgorszy we Włoszech. Powtarzam o darze naszych polskich kapłanów. Jaką opinię dała góralka, wracając z tamtej rzeczywistości? Dzieci, ja raz, to z autopsji, jestem w czwartym kapłaństwa koło Wenecji z młodzieżą i gorliwie chcę odprawić mszę świętą w kościele włoskim. Pukam, otwiera gospodyni, woła księdza, zamknięte drzwi tak łańcuszkiem, że chciałbym na godzinę kościół. A on spokojniutko wyciąga mi tyle kasy, żeby wystarczyło na jedno młodzieży. Daje kasę i zamyka drzwi z pracy. Ja wtedy już spokojnie, po raz pierwszy w życiu odprawiłem mszę świętą w autobusie. Bez problemów. Nawet jeśli świat odbiera wam ich serca, pozostają wam ich ręce, które są wciąż rękami Boga i udzielają wam skarbów z nieba. Czyli kto może zabrać serce kapłanowi? Baba, alkohol, narkotyki, lenistwo, telewizor, komputer, kominki, po domach gonią, od chałupy do chałupy, wy się nimi cieszycie, uczymy się 6 godzin, a przy ołtarzu 20 minut. Przecież to na twój dom klątwa spadnie. Ale i tu pytanie od razu, tak jak na wykładzie teologii. Pijany ksiądz odprawia sakrament małżeństwa. Jest ważny ślub? Dzieci, jest ważne, jego serce nie jest wasze, ale ma ręce Boże, czytelne. Jak ci już zależy, by dokończył, to go postaw w łuku, a niego się nie przewrócił i nikt dokończy, jak zaczął. Tu wam preto wyjaśniam to zdanie, byście byli przespokojni. Dlatego Pan Bóg rozpalił wasze serca i poparł wielkie dzieło żertw ofiarnych za kapłana. Wy uratujcie mi kapłanów, a ja przez ich posługę uratuję waszych synów. Więc wszystkim uspokajam. Masz problem niewierzącego męża, dzieci, krewnych. Bierzesz żertwę ofiarną za kapłana i masz 100% pewności, że twój syn nawróci się i że zdąży z łaską. Może to trwać latami, bo masz tam ciężki orzech do uniesienia tego kapłana, no ale dzieci, jest gwarancja Boga. Powtarzam, słowo Boga nigdy nie wraca bezowocnie. Raz wypowiadane musi się wypełnić. Dzisiaj mi uderzyła radością moja siostra, bo wy macie problemy w rodzinie, my też mamy. Rozwalają się, chcą się rozwodzić. Rozumiecie, ledwo dzwoni. Mama, coś się stało z moją żoną. Od 5 dni nie ta. Mama mówi: wujek, przez moją inicjatywę, modli się za ciebie od 7 dni do Ducha Świętego. Dzieci, zaraz to działa. Mamy możliwość. Proście o czym macie. Pokazuję wam i moje prywatne, rodzinne krzyże, bo macie to samo. Diabeł również i nas dosięgnął. Ale jest łaska, rozumiecie? Ma, nie wiem, co się stało z moją żoną. Od 5 dni jest nie ta. Dopiero teraz trzeba wyłożyć do pieca, żeby to wciągnęło wszystko w komin. Więc powtarzam to zdanie. Przekręcono was, że skupiliście się na życiu negatywnym księży, a ono nie jest tak wielkie, jak wielka jest nadprzyszłość kapłaństwa. Zamiast popatrzeć z miłością i modlitwą, myśmy się tylko nauczyli wytyka. Jak się dowiedziałeś, że twój proboszcz czy wigary
znalazł babę Żyłka Państwa, co to opowiadasz? Leszka, krzyżem w kościele. Rozpocznij modlitwy. A my co robimy? Wszystko przekazujemy. Cały czas tylko żyjemy i mamy, znacie, jestem góralem, jestem Polakami, mamy psią satysfakcję. Podcięło się. Udało się. Nie on cierpi, ja. On cierpi, mnie, ja na górze. Więc powtarzam to zdanie. Wasi kapłani nie mają często świadomości własnej łaski. To jest największy dramat kapłaństwa. To tak jakby lekarz nie wiedział, że jest lekarzem, idzie na operację i bierze młotek i gwoździe. Ja mówię, murarzu, co robisz? Czy stolarzu? To są nieprawdopodobne paradoksy. Ale to wynika z czego? Bo nas w seminarium wychowywano nie w łasce, a w rozumie. Nie w pobożności, a w racjonalizmie. Nie było żadnego wykładu o pobożności polskiej parafii, o kultach, nic. Tylko cyk, cegła protestancka, racjonalizm ładowany do głowy. Więc muszą wybić łaskę, rozumiecie? Dlatego mieliśmy w naszej formacji czytane żywoty świętych światowe przez cały rok. Żywoty wszystkich polskich czytane przez cały rok. Macie to nagrane. Macie to nagrane, moi drodzy, w telewizji. Można sobie szukać. Później do pomocy był dany żywot święty. Jak mi Bóg da siłę, to trzeba powtórzyć żywoty polskie i wydać. To te dawne z XVIII wieku, żebyście nabrali daru łaski, bo pobożność, cuda, nadczynność ich życia sprawia, że w tobie wzrasta łaska. A mnie nagadano, ty nie możesz z seminarium opuścić pobożny seminarium, bo stałbyś się dewotem. Ty musisz umieć wszystko rozumowo wyjaśnić. W związku z tym na pewnym etapie rozum wiedzy nie ma, za głupi, świat za mocny, więc rozum otępiały, nie jest w stanie żadnego wysiłku kapłan podjąć, żeby poznać Boga. Więc musi odrzucić łaskę, bo jak Boga nie ma, tej łaski nie ma. Jak się nie wierzy, że Pan Jezus jest w hostii świętej, to dzieci, jaka łaska. Ale to, co jest cudowne, ex opero operate. Ręce, jaki by ten kapłan nie był, są Boga. Kapujecie? Ja, Panie Krzysiu, łap ręce, niech Cię ksiądz błogosławi. Nie, niech wszystko nie ma problemu. Ho. Czyli teraz daję kazus prawny. Jest 20 kapłanów i tam jest jeden heretyk, czy schizmatyk kapłan. Do niego podchodzi, czy suspensowany. Pani Gosia prosi o spowiedź. Spowiedź ważna. To jest Pani decyzja. On ma święte ręce. Dzieci. To są takie niuanse, które wybito Wam z przestrzeni myślenia. Wprowadzono wszystko pod kątem człowieka i stąd też jest u nas jest tylko co święte w Kościele Polskim. Świętość biskupowi. Znaczy posłuszność biskupowi. Herezja na Terezją. Gdzie spożywam woli Boga, prawu, tradycji, kościół dzieci. To jest jawna herezja, która wynika z tego, że papież w Rzymie ma tylko swoje biskupstwo, a my mamy swojego biskupa w Krakowie czy w Łodzi. Jest koło, moi drodzy, zamknięte. Łaska się zamyka, no i macie tylko jeden później problem, kiedy będzie wasz kościół zamknięty i sprzedany. I następny problem, kiedy nagle odkryjesz, że twoje dziecko dorośnie, ma 17 lat czy 18 i ono przestaje do kościoła chodzić. Ono nie było nigdy wychowane w przestrzeni łaski, kapujecie. Ono nie doświadczyło dotyku Boga, więc musi podziękować za tę usługę, bo świat takich ofert rozumowych daje tysiące lepszych, gdzie masz przyjemność zagwarantowaną od zaraz, uciech światowych, co niemiara, awanse społeczne. Więc wasi kapłani nie mają często świadomości własnej łaski, ale mają wciąż ręce, które są rękami Boga. Nawet jeśli świat odbiera wam ich serca, pozostają wam ich ręce, które są wciąż rękami Boga i udzielają wam skarbów z nieba. Czy rozumiecie Państwo, co chodzi? Jest teologicznie tylko wtedy jeden problem, że msza święta czy spowiedź, to są, nie są godne, a są ważne. Ja, znacie, powiedziałem wam, jak rozmawiałem z księdzem kardynałem,
Powinowieni księży kardynale. Ja wiem, że moja msza jest ważna, natomiast może być niegodna, ale jeśli popatrzymy na podstawy prawne suspenzy, to ona jest i ważna, i godna. Dzisiaj kardynał chce mieć wykaz, ile mszy jest niegodnych decyzji, to ja się zrobię wykaz. Popiszę parafiami, gdzie są przedniegodne. Ja chcę taki wykład. Uśmiechnął się. Wiem, twoja msza jest ważna. I dlatego to zdanie jest kolejne taką wielką nadzieją dla tych kapłanów, którzy przeżywają różne dramaty. No to natura pociągnie, świat pociągnie, ktoś pokusi. Wróć, synu, wróć. Znacie moją optykę. Dla wszystkich kapłanów, którzy odeszli, jak chcą wrócić, trzeba wykupić Belgii klasztor. Tam przed 8 laty byliśmy, pani Krzysia była w takim koło Brukseli, tam było kilkaset okien, 4 kapłanów dzieci. Ogród parę hektarów, więc tam jest na 500 kapłanów. Celkę, no i tylko bardzo, zasada bardzo prosta. Żyjesz z pracy rąk własnych. Bo jak nie chciałeś żyć dla dobra Kościoła, gdzie Bóg karmił, teraz popróbuj troszkę życia z rąk własnych. Czyli tak, jest taki zakon w Rzymie, idziemy na, i żyją tylko z żebraniny. Mamy tam Polaka w takiej wspólnocie. Tyle, ile użebrają. Teraz nie było na zimę, na gaz pieniędzy, żyli sobie tam, w Rzymie nie jest zimno, no ale stękali niebotycznie, nie? Idą rano, żebrze, to dostaną, to jedzą, co mają. Nie użebrają nic, nic nie jedzą. No. Więc szybko możemy wrócić do czasów żebraczych zakonów świętego Franciszka Dominika. Tak prosto reaktywować. A później, jak się dobrze poustawiają, będą Bogiem żyli, zaczną głosić kazania na ulicach, ich klasztor zakonny na pewno się zapełni. Więc będzie intencja przyświętej, będzie składka. Wszystko będzie tak prosto, tylko najpierw trzeba przejść czołganie. Żeby być dobrym żołnierzem, trzeba przejść czołganie Boże. Nawet jeśli świat odbiera wam ich serca, pozostają wam ich ręce, które są wciąż rękami Boga i udzielają wam skarbów z nieba. Kapujecie? Zapamiętaj sobie to trydenckie powiedzenie. Sformułowanie ex opero operate, sam z siebie. To jest, Bóg tak ustawił rzeczywistość, że nikt nie będzie oceniał, czy ten jest kapłan święty, czy ten nie jest święty, czy sołtys idący dzień do komunii jest godny, czy niegodny. Nie jesteś sędzią. Więc przypominam, zawsze wam udzielają skarbów z nieba. Są pewne wybryki, gdzie prawnie zatrzymuje się kapłaństwo. I to jest logiczne, ale nie jest odbierane. Czyli na twoich oczach ksiądz rzuca hostią o ziemię, boś ty uklękła. Mamy takie dwa przypadki w Polsce. Więc jest ekskomunikowany na podstawie prawa, kapujecie. I ma zatrzymane święcenia. No. Pismo twoje do Rzymu, sądy po kolei, pokuta. To jest logiczne. Grandzi tam z dziećmi, czakara, nie ma wyjścia. Ale nie znaczy, że wywalamy z kapłaństwa, kapujecie. Karna placówka, Bermudy, wyspy owcze i kara. W kościele kara jest wieczna, kapujecie. To jest coś, nie ma nigdzie takim. Nigdzie na świecie nie ma kary śmierci, nie, tak wrzeszczą. A w przypadku kapłana jest kara śmierci. Sias, nie masz kapłaństwa, poszedł psie z domu. Ile z prowokacji, ile z pomówień księży, wzywanie od razu na dywan i kasacja. Dzieci, przecież to jest nienormalne. Ktoś musi na głos o tym mówić, żebyś zrozumieli oni, że dalej są kapłanami. Jak zagubili wiarę, no to uciekają w świat. Jeśli ma wiarę, on sobie prywatnie mszę odprawia w domu, robi kaplicę, dzieci. Robisz się pustelnicze. Jaki to problem? Każdemu księdzu, ty możesz do końca życia będziesz mszę odprawiać, jak do niej przychodzą. No oni chcą znaleźć team, bo są sami, baba go zostawiła, dzieci go nie chcą znać. No, to dziecko drogie. Teraz to już zostały tylko kolędy, ale nie ten okres. No to sam pokutujesz, no i nie ma wyjścia. Więc udzielają wam zawsze te ręce skarbów z nieba. Przypominam Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy dowiedział się, że biskupi wyrzucili z kapłaństwa 600 kapłanów w Ameryce za jego czasów, za te afery pedofilskie, nakazał wszystkich ich przyjąć, rozumiecie? Wszystkich ich przyjąć.
do kościoła. Kara słuszna, odpokutować rekolekcje. Coś dziś tak, dzieci? Czasami się nam nazbiera brud z tych odpadnych kmotków. I stąd tak nagło. Nic się nie stało tam. Później tylko łóżeczkę wziąć i pozbiera ten. Najpierw ostygnie, najpierw na samą parę chwili. To jest słuch. Żebyście wiedzieli, jak sobie wspominam. Gadacie? Ja szmer słyszę, nie? Kapie gdzieś woda. Więc tu jest cała teologia. Dzisiaj daje nam Bóg przez świętą Agnieszkę. Kim jest kapłaństwo? Tak jak chrzest nie uczono, wyciska na twoim sumieniu i wnętrzu co? Znamie niezatarte. A teraz się okazuje, że jest to znamie starte. Skoro ty, jako wierzący, masz szansę po swoich różnych wybrykach, zdradach, kradzieżach, zabójstwach, otrzymać rozgrzeszenie i wracać do kościoła? Co to znaczy? Kapłan ma nie wrócić? Taka postawa ustna sprawia, że żaden kapłan nie będzie bronił, moi drodzy, nie będzie bronił kościoła. Za chwilę wam dadzą protestanckiego kaznodzieję za waszego biskupa i powiedzieć, trzeba być posłuszny, bo on teraz jest katolikiem. Ani święty nigdzie go nie ma. Przecież ktoś musi w końcu zabrać, moi drodzy, głos. Cieszycie się, że nigdy nie tak w Polsce biskupi wywalają starych proboszczów. Pyk do domu poszedł, nie można prawdy dostać. Ale po co to robi? Żeby wprowadził protestantyzację po diecezji. Bo nie ma starego, który pilnowałby ład, młody się musi okiełzać, a młody wchodzi wszystko czesze, wedle szkoły biskupa. Dopiero teraz następuje przyspieszenie protestantyzacji ziem polskich. A jesteśmy już w tym układzie, że z tego garnituru mojego wiekowego niektórych biskupów perfekcyjnie znam. No więc w związku wiem, co wykonuje. Gdzie był jego duch wiary wcześniej, co robił, a co teraz czyni. Więc działa tak, kim był. Nie? Stary na wapno do domu emerytów, a młody czesze równo. To są zjawiska, których nie wyłapujecie, a one przynoszą niebotyczne spustoszenie. Znowu mamy to piękne porównanie, co wam mówiłem wcześniej, słowa naszej góralki. Najlepszy człowiek nie będzie nigdy nawet najgorszym kapłanem. Najlepszy człowiek nie będzie nigdy nawet najgorszym kapłanem. Panią Agatkę proszę, choć o tym głosiłem kazania, ale te wszystkie to z tego też dać do okienka kapłani, bo czasami trafi to na kapłana i znajdzie oparcie, że jest ktoś, kto ratuje jego kapłaństwo, już nie tyle człowieczeństwo. Dlatego też na tym gruncie wcześniej u nas powstał bank zapomogowy kapłanów. Dajecie ofiary, co jakiś czas ktoś błaga, ten nie ma. Czy intencje, które te wszystkie gregorianki, które mi dajecie, ja daję dla tych kapłanów, którzy przyjeżdżają i błagają, pomóż. Mamy około 10 kapłanów, których materialnie utrzymujemy jako wspólnota. Powtarzam, najlepszy człowiek nie będzie nigdy nawet najgorszym kapłanem. Łaska sakramentu święceń przemienia duszę kapłana. Takiej łaski nikt z was nie otrzymuje, jaką otrzymuje kapłan
w czasie swoich święceń. Dlatego walka o kapłaństwo jest słuszna i błogosławiona. Ale pamiętajcie, że wciąż ich macie. Przypominam wam, wasze wnuki już nie będą miały kapłanów na ziemi polskiej. Bo są diecezje, które już nie święcą kapłanów. Rzadko, bo nie ma powołań. Zakony w Polsce, takie te większe, miały po 3 seminaria, ile prowincji. Teraz łączą w jedną prowincję, a teraz jest następne. Różne zakony łączą te swoje ostatnie prowincje znowu do wspólnego seminarium. Świecie dzisiaj kilku kapłanów rocznie w Nowej, czasami jest kilkunastu, to się cieszcie. Czy co to znaczy? Kiedy zacznie umierać mój rocznik 60, a teraz jest święconych 12, co to znaczy? Że w ciągu jednego roku nie będzie obsadzonych 48 placówek. Zdajcie sobie sprawę? Wszystkie wasze parafiki, co mają 500, 1000, 1,5, będziecie sprzedawali i będziecie byli. Cieszcie się tym i dziękujcie Bogu w modlitwach, bo dopóki macie kapłanów, możecie mieć wszystko. Dopóki żyją między wami, Bóg będzie w nich działał. Dlatego święty ojciec Pio i święty Jan Wianej tak mówili. Pozamykajcie na 20 lat wszystkich kapłanów. Jeden mówił, a ziemia będzie czciła zwierzęta. Drugi mówił, wtedy ziemia stanie się ohydą spustoszenia. Przypatrzcie się bogi, super bogatej cywilizacji europejskiej, amerykańskiej. Czy wizja świętego Jana Diany się nie spełniła? Czczą zwierzęta. Macie akademie, cmentarze, wózki, pielęgnacje, specjalne lecznicze. Robicie pomniki. Ja w Ameryce byłem lat temu, jak żebym zobaczył cmentarz dla zwierząt, dzieci. Przecież to są hektary. Zdjęcia kotków, zapłakane napisy. Pikuś, żal mi ciebie. Tak piknął kogoś tak pod oko. Pikuś, żal mi ciebie. Nie ma kapłanów, więc czcicie zwierzęta. To jest próżnia, którą musicie zapełnić. Dlatego pytam się dziś na koniec biskupów niemieckich, kiedy wydadzą kolejny list, aby pod pewnymi warunkami wasze domowe kotki i pieski mogły otrzymywać komunię świętą. Amen. Jeszcze będzie, moi kochani, jedno kazanie z tego cyklu, a panią Agatkę proszę, żeby to później umieściła, bo to jest całkowicie inne spojrzenie. O tym mówiłem niecałe pół roku temu, abyście porównali, 100% będzie inne spojrzenie na tajemnicę kapłaństwa. Pytam się, czy mojej mamusi nie jest zimno? Ciepło, dobrze. Żebym tam nie ma przeciągu kołmany, bo żebym otworzył okno, bo mi troszkę przegrzali kaplicę. Dziś jest wyjątkowo ciepło.